Dobry wieczór Państwu, witamy wszystkich miłośników sztuki i sympatyków Galerii Szalon. Proszę Państwa, inaugurujemy nowy sezon artystyczny 2000 i 2001, wystawą, którą wspólnie z Biurem Wystaw Artystycznych w Kaliszu i Akropolu zorganizowaliśmy właśnie tu dzisiaj. To jest trzecia odsłona. W marcu była w Kaliszu, w kwietniu była w Opolu i teraz my we wrześniu inaugurujemy sezon tutaj. Proszę Państwa, Pani Sylwia, jak Państwo widzicie, cudowne, piękne narastwo, o czym będziemy mówić tu. Kaziu, Pani Sylwia mieszka w Kaliszu, mąż pięknie, sentymentalnie prowadził nas do jesieni, zrobiło się bardzo ciepło, przyjemnie i witamy serdecznie Panią, a o narastwie poprosimy parę słów Kazimierza Madeja. Szanowni Państwo, teraz nie będę jako konferencjer, tylko jako ktoś, kto miał coś wspólnego z malarstwem kiedyś. Nie będę w związku z tym mówił przez mikrofon. Opowiem Państwu sytuację, do której nie macie dostępu. Nie macie pojęcia o tym, co było, a czego w tej chwili nie ma. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że wchodzicie tutaj sam, pojedynczo. Czyli jesteście tylko Wy i te obrazy. Do czego zachęcam, czyli jak jesteśmy tutaj wspólnie i tak cieszymy się ze swojego widoku, jesteśmy szczęśliwi, że spotkaliśmy się, zachęcam Was, abyście kiedyś tutaj przyszli i zobaczyli to malarstwo. Pewnie pamiętacie taką sytuację, że Jagiełło uwielbiał słuchać słowiki, uwielbiał gaje wiosenne i jesienne, las. Zachłystywał się tym, no oczywiście przypłacił dożyciem, ale na pewno Państwo byliście kiedyś na przykład w lesie i przepłaciliście tego życiem i wiecie, jak to się zaczyna. Po pierwsze wdychamy głęboko w płuca powietrze, potem dotykamy, potem smakujemy. Kiedy prawdziwy malarz przychodzi do pracowni malarza, którego ceni i szanuje, na początku, tak jak w lesie, robi tak. I oczywiście ocenia ten zapach, czy to ten olej, ten werniks i ta terpentyna, czy to jest to. Jest szczęśliwy, jest uduchowiony i potem, a potem oczywiście dochodzi do obrazu któregokolwiek i go dotyka. Dotyka, jeśli ma materię, to go dotyka. Czasem nawet, tak jak mój profesor Jonasz Stern, smakuje, czyli zastanawia się, jaki to ma smak. Czyli chłonie wszystkimi zmysłami. I byłem tutaj w czasie, kiedy Was, drodzy Państwo, nie było i ja byłem w związku z tym w komfortowej sytuacji. Mogłem zrobić właśnie ten wdech, mogłem dotknąć, mogą nawet posmakować.
I to jest rasowe malarstwo, kiedy pachnie, kiedy ma materię, strukturę i to, co jest farbą, jednocześnie zamienia się w dziwną sytuację metafizyczną. I nie wiedziałem, czy, gdzie Sylwia skończyła, co skończyła, tylko kiedy wszedłem, widziałem, że to jest po prostu rasowy malarz, że to jest warsztat malarski i że jest ten moment metafizyki, kiedy, o, zobaczcie tutaj, plama, maźnięcie, wchodzimy w tę przestrzeń, wchodzimy tam, mieszkamy. I właściwie to tylko tyle, co ja mogę wam powiedzieć. Resztę ocenicie, kiedy będziecie, kiedy nikogo nie będzie z pozostałych gości. Oprócz tego, że jest to rasowe malarstwo, pamiętajcie, że to są podróże Sylwii Jurkiewicz po Afryce, po Francji, po Grecji. Chyba najbardziej odczytacie tutaj takich elementów afrykańskich, Zanzibaru, bo tam z Tanzanii, bo tam właśnie jakiś czas przebywała. A więcej to myślę, że już sama Sylwia państwu powie i odpowie na pytania. W każdym bądź razie ja jestem zdziwiony, bardzo mile zaskoczony, pozytywnie i z przyjemnością państwu polecam to malarstwo. Gratuluję. Czy mamy jakieś pytania, żeby nie zamęczać, ale poznajmy się bliżej, ponieważ to jest trochę, no, duża odległość w Kalisz, Kraków. 300 kilometrów. Czy państwo chcielibyście zapytać, bo może w kuluarach? A może w kuluarach? No nie wiem, jak państwo pytają. Dziękuję bardzo za przybycie. Ja dziękuję. To jest bardzo ważne, że wiecie, tak nie jest. Dziękuję. Bardzo proszę. Już. To państwu wszystkim bardzo podziękować za przybycie i cieszę się, że w Krakowie mam raczej, to jest pierwsza moja wystawa, ale że właśnie w tej, a nie innej galerii. Dziękuję panu za to, że zechciał moje obrazy pokazać. Dziękuję i zapraszam do oglądania. Dziękuję. A teraz oczywiście już mogę spokojnie udawać konferansjera. Szanowni państwo, otóż artyści, nawet sam jestem zaskoczony sam sobą, że to moi artyści, a tylu ich przyszło. Nieprawdopodobna ilość artystów i muzyków. Otóż na perkusji Michał Tincel, będzie na kontrabasie, jeszcze też Roman. Tak, i wiolonczela, i proszę, i obój, i proszę państwa, i kompozytor. Saksofon? No, oczywiście. Wszystkich muzyków to już przedstawi państwu kompozytor Dominik Kwaśniewski, który będzie jednocześnie wokalistą zespół z Bogusławem Kaczmarczyk. Przedstawiam państwu w tej chwili Dominika Kwaśniewskiego i oddaję mu głos. Dominik Kwaśniewski. Dobry wieczór państwu. Przedstawiam państwu kilka piosenek, które mam nadzieję pomogą oglądanie tych fantastycznych obrazów. Dałeś jej gorycz w podarunku.
jadła i trunku, ta jedna się upiła. I choć nie zabrakło tam jadła i trunku, ta jedna się upiła. Dała się miłość z pożegnaniem. Odszedłeś jak obłok niebiły, a tam się budzi wciąż największy świtanie.
zamknąć ci potwory, czy zapomnieć. Teraz jeszcze można przyważyć, budować najnadziei może. Thank you.
Dla uspokojenia piosenka jedna z samych fortepianów i basa. Thank you.
pociemnione ma moja dusza się nie rusza. Nie najlepiej to wygląda, jak widzicie. Nie porębny ten berecik na mej głowie. Nie najlepiej to wygląda, jak widzicie. Nie porębny ten berecik na mej głowie.
Będziemy tam, gdzie czytamy, czy nie ma problemu? No, no, powiedzmy.